Próba numer dwa, kurwa. Próba numer dwa. Lepszy? Co? Przeszedł. Ale chłop, kurwa. Tak, że mieszał tam pod te góry. Tak? No. Co? Ja zaraz nie pipka, jak mnie zaczęło bujać, to tam. To 3 tony jest, nie? Jeszcze mokre to. No, okienko ustawiłem tam wyżej, nie? Załączone to jest wajcha, tylko na taśmę podaje, nie? Gdzie to? Którą tą wajchę trzeba odczuć? Tu jest do taśmy tylko. Masz. Nagrywaj z boku, jak to idzie. No dobra, jedź. Zobaczymy. Próba numer jeden. To nie jest głupi, nie? Bo jeszcze to widać. Stój! Bo taśma nie idzie. Taśma, to się obraca. Trzeba byłoby napiąć taśmę. Za ciężkie to jest, podejrzewam. Kurwa, z dwóch stron jakoś po to taśmę raz ściągało w jedną stronę i on tarło, kurwa. Trzeba z dwóch stron równo. O, o, teraz się kręci. O, kurwa, na prawej się robota, mała jak elegancja. Dobra, czekaj, odejdź. Poczekaj, muszę wejść do góry. Kurwa, i to jeszcze po butach. Nie, na więcej wam starczy. Nawet na kula. Na kula, ale kurwa idzie. Idzie. Jest dobrze, taśmę nie ujebało jeszcze. Dobra, jedź. W tej starej urujebało taśmę, jak my kiedyś naciągnęli to. Tak? Ale jedziesz, boom, nie? I taka sytuacja, elegancko idzie już hektar za nami, także jest gituwa. Szybkie załączenie, tasiemki i jedziemy z tematem. Jedziemy z tematem. Dokładnie, tak Stachu, nie wiem, czy słyszycie, mówi grunt, żeby było równo rozsypane i o to w tym wszystkim chodzi nam. Troszkę więcej mordęgi, ale za to efekt jest. I głównie chodzi o efekt, żeby to było rozsypane, wtedy się ładnie wymiesza talerzówą i kurczę. I powoli się pH poprawi. I pH się powoli poprawi. Ładujemy wapno. Akcja na 3 ciągniki. Typowa polska wieś. Słuchajcie, następny dzień rozwalania. Rozwalania już jak należy. I taka sytuacja. Dobra, ja tu sobie ogarnę wapniarkę jeszcze. Opa, zajmę kapelutek wakacyjny. W wapniarce tu muszę tą bryłkę tutaj rozdupcyć. Ja mam tu klucz. O, tu się kotuje. Tu się kotuje to wapno. No i po prostu bączek nam się zaciera. O, zobaczcie. To bryłka. Tu bryłka. I taśma ma wtedy ciężej. O, a teraz jest luks. Trzeba się rozdupcy i akurat, o. Dobra, jest stacja.
Zaraz się sypkie zrobiło, jeszcze bardziej, to fajnie będzie. Robota będzie szła. Tam rusek działa, tam kurda 30, tu dwie 30, same 30. Tutaj 30 jak John Deere'ów nad morzem chłopaków, nie? Teraz sypkie się zrobiło fajne. Bo wtedy takie mokre było, wiesz. Ta wada w 30 powinna być kurwa 3 na wyżej. No, ten rewers jakiś, nie? Bo trzeba się schylać. Tak jak w 60 jakby było, to byłoby fajnie, nie? To przedłużył, ale to znowu kurwa odbędzie. A czemu nie może zrobić tak 60? Nie będzie pasować, nie przerobiłbyś na tą wajchę? Musiałbyś pulpit tylko musiałbyś dopierdolić. No i wolę. No i takie, wiesz, pulpit musiałbyś dać i hopie pod ręką miałbyś, wiesz, jak rewers. Nie, kurwa, tak. Unibole, jak mi odcinek lędźwiowy tu, łamie. To cię łamie? Tu, no. Wczoraj cały dzień na ciawku i jeszcze wieczorkiem. To daje po palni, panik fest. No, Karol z Rafałem już pojechali. Ja przywiozłem sobie wapno tutaj na kolejną działkę do rozwalania. Postaram się nie wysypać wszystkiego, bo bym tam jeszcze przywiózł. Mamy tyle. A łopaty są. Mamy tyle na pace. Tutaj jest 40 arów. No i tam dokosiłem trochę tej łąki. Będę ją przerabiał na pole. A tutaj zwapnujemy. W tamtym roku nie było wapnowane, bo tu był dwa lata temu nie było wapnowane, bo tu był wożony obornik. No i sobie teraz zwapnujemy. Spróbujemy, jak się wysypie wszystko, no to się wysypie wszystko. Jak nie, no to będzie dobrze, no. Zobaczymy, ile tam jest na tej pacy. Hej ho. Jeszcze jest trochę. Jeszcze jest. Już wykiprowałem tutaj na to kolejne pole. Na tak zwane piaski egipskie. Już jest sucho. A dopiero co przedwczoraj był deszcz. I tak to się prezentuje. Będzie trzeba opukać przyczepę. No, opukamy później przyczepę. Na razie trzeba zrobić akcję. Wapno tutaj jeszcze kawałek. Tu już było rozsiewane, dosiejemy jeszcze to. Tu będą ze trzy kosy. Ze trzy kosy się rozwali. Już jadę na bazę zjeść coś i działam dalej, także widzimy się w kolejnej części filmiku. No i kończymy. Kupeczki już nie ma w ogóle. Wapno rozrzucone. Akcja trwała dość długo, bo zaczęliśmy w sobotę. A jest dziś czwartek, ale skończyliśmy w końcu. Zobaczcie, tak to wygląda na ziemi, tym kosem. Rozrzutnikiem to nie idzie tak dokładnie, a mieliśmy możliwość kosem, to waliliśmy kosem i zobaczcie, jak fajnie rzuca to kosem. No. Widzicie. Powoli, powoli, ale idzie. To jest najważniejsze. No. Niestety dronem nie nagraliśmy nic, kurczę, z ładowania nie było czasu. Widzieliście zdjęcie na relacji i to zdjęcie z miniaturki, że robiliśmy akcję na trzy ciągniki. No fajnie, fajnie wyszło.
fajna akcja, tylko że troszkę mordęga jak takim małym sprzętem się rozrzuca, no ale niestety przecieramy sobie ścieżki, może coś większego będzie, zbudujemy przez zimę, zobaczymy jak to będzie. No, o. Jak byli, chyba już się skończyło albo już się zapchało. No jak to sypkie się zrobiło, to momentalnie kurczę, momentalnie szło. Koniec. Fajrant, panie. W końcu, nie? Daj mi spokój. Sramisz ty bardzo. Zachciało się. Co? Tyle tam wapienka, to panie kochany. 27 ton takim sprzętem. No, 27 ton tym sprzętem. Można? Cały tydzień. No mówię, że od soboty, a dzisiaj czwartek. Po jeszcze, po małych tych komplikacjach, ale sprzęt chodzi. Śmiga jak nowy teraz. Musi chodzić. No i co? Kończymy odcineczek. Jak nowe. Tak dla nowe. Patrzyłeś tą kartkę? No. Bo ja nie patrzyłem, tylko zdjęcie zrobiłem. Węglanowe. No to zobaczymy. To nic, zakończymy, żegnamy się i widzimy się na następnym odcinku. Pozdrawiamy złodziei wapna. Tak, właśnie. Jest tak jeden. Nara. Nara.